Dzisiaj zorganizowaliśmy Dzień Bezpieczeństwa Dzieci w Ruchu Drogowym. Chcemy połączyć tę imprezę z wyjazdami na naszą nowo utworzoną ścieżkę edukacyjną rowerową. Młodzież wybierze się na trzy ścieżki, na ścieżkę zieloną. Jedna ekipa jedzie, jedna na trasę niebieską i trzecia ekipa na trasę czerwoną. Niezależnie od tego dla najmłodszych uczniów zostaną rozdane odblaski, które uzyskaliśmy w ramach akcji PZU i też będzie skierowany kilka słów odnośnie korzystania z tych odblasków. W późniejszych godzinach planujemy spotkanie z młodzieżą starszą, żeby uczulić ich na bezpieczne korzystanie z jazdy po drogach publicznych. Trzykolorową ścieżkę edukacyjną, gdzie dzisiaj niektóra młodzież pojedzie, część klas pojedzie ścieżką zieloną. Trzy kolory, ponieważ nasza ścieżka składa się z trzech ścieżek. Jedna zielona ścieżka dla najmłodszych, to jest taka najłatwiejsza. Niebieska dla przeznaczona jest średnio zaawansowanych i czerwona z przejściem przez E30. Jest to najdłuższa ścieżka dla najbardziej zaawansowanych uczniów, co nie znaczy, że nie można tych wszystkich ścieżek przejechać w ciągu jednego dnia, bo trasa, łączna trasa liczy 33 km. Nasza szkoła leży blisko trasy E30 i mamy tutaj dosyć duży ruch międzynarodowy, dlatego też o to dbamy. Stąd też na dzisiejszą uroczystość zaprosiłem policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego. Są przedstawiciele policji z komisariatu w Terespolu i jest przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej. Jako przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego chciałbym powiedzieć, że z ogromną przyjemnością uczestniczymy we wszystkich akcjach, które mają na celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. A jako radny powiatu i prywatnie chciałbym podzielić się taką nutą refleksji, mianowicie to, co dyrekcja, co nauczyciele wam tutaj, droga młodzieży, przygotowali, jeśli chodzi o ścieżki edukacyjne, jest to naprawdę bardzo dobry pomysł. Sam miałem okazję nie dalej jak w tą minioną niedzielę uczestniczyć w rajdzie, jesiennym rajdzie rowerowym i wybraliśmy jedną właśnie z tych tras. Naprawdę mamy co oglądać, nasze krajobrazy są piękne. Czasem zachwycamy się obcymi stronami, a tak naprawdę jak się rozejrzymy wokół, to mamy przepiękną roślinność, mamy przepiękne krajobrazy i naprawdę warto korzystać z tych pomysłów, z tego, żeby jeździć, edukować się, podziwiać naszą przyrodę. Chcę też również pogratulować szkole tego, że pod względem bezpieczeństwa w ruchu drogowym jesteście zawsze na początku, zawsze jesteście praktycznie pierwsi, nie tylko w gminie, w powiecie, w województwie, ale również i w kraju. Dziękuję za te ciepłe słowa i korzystając z obecności wszystkich uczniów, chciałem tutaj na naszym publicznie podziękować i pogratulować jednej uczennicy z gimnazjum, która dużo was uczestniczyło w akcji Wakacje z rowerem 2018, ale Ola Iwańczuk przyniosła bardzo udokumentowane. Ogłosiliśmy akcję Wakacje z rowerem 2018 i dzisiaj odbędzie się podsumowanie tej akcji, gdzie uczennica, która przejechała najwięcej kilometrów, dostanie za to nagrody. Najwięcej przejechała uczennica Ola Iwańczuk, ponad 240 kilometrów. Jest to udokumentowane? Tak, jest to udokumentowane na karcie przejechanych kilometrów, pieczątkami z sołec, ze sklepów. Bardzo solidnie to zostało udokumentowane i nawet w rubryce ile osób było też, że wyjeżdżała z koleżankami po 4, po 5 osób podczas jednego wyjazdu, także ta Ola pociągnęła za sobą też innych do turystyki rowerowej.